kraju, w którym nic nie było wolno, on zaśpiewał wszystko, co chciał. I był tak niewiarygodnie popularny, tak kochany przez wszystkich, że nic nie można było z tym zrobić. Można go było tylko zabić. Fenomen Włodzimierza Wysockiego polega na tym, że najbardziej niewiarygodne, niestworzone historie, które o nim opowiadano, nie były wymysłem, były absolutną prawdą. Ale rankiem znów ten sam smutek do mnie wraca. Palenarz 200 gram pije, leżąc kaca. Cierpi półmrok, światła brak, bicie dzwonów zwierzy. Cierpi wszystko też nie tak, nie tak jak należy. Bez występów w telewizji, na antenie radiowej, stał się Wysocki najpopularniejszym człowiekiem w kraju. Będą uparcie proponować różne bzdury, będą skupieni, roztargnieni lub na luzie, co rozrwują nam drewnia.